Dzień dobry Państwu. Oczywiście ja pod wszystkim, co przed chwilą usłyszeliście, podpisuję się obiema rękami. Miniony tydzień dla południowej Polski, dla południowo-zachodniej Polski był naprawdę dramatyczny i niestety wciąż jest. Takie miasta jak Kłodzko, jak Nysa, jak Jelenia Góra, jak Głuchołazy, tam naprawdę warunki są katastrofalne. Na całe szczęście, z mojego punktu widzenia, z tego, co ja dla Państwa dziś przygotowałam, wszystko zmierza ku temu, żeby ta pogoda się naprawdę ustabilizowała, zrobi się nieco spokojniej i teraz po prostu musimy zakasać rękawy i zrobić wszystko, żeby ludziom, zwierzętom i tym miastom najzwyczajniej w świecie, drodzy, pomóc. Jeżeli chodzi o prognozę pogody na dziś, na całe szczęście zapowiadam słońce. Tego słońca będzie bardzo dużo i kolejny plus to naprawdę wysokie temperatury, które w tym tygodniu będą sobie spokojnie, ale jednak rosły. Dziś opowiadać. Tymczasem jeszcze raz wysyłamy ogromne, ogromne, ogromne serducho i pomoc do Państwa i uciekamy teraz do kuchni. Dzień dobry Państwu. Prognozy pogody nadszedł czas. Prognozy, w której na całe szczęście bardzo dużo słońca mamy i jest taka część mnie, która ma ogromną ochotę się z tego cieszyć, ale inna z części, która we mnie siedzi, chcę powiedzieć, że naprawdę całym serduchem jesteśmy z Polską Południową i że warto, drodzy Państwo, wspierać wszelkie zbiórki, ale uczuliłabym na to, żeby sprawdzać, czy te zbiórki są naprawdę zweryfikowane tak, żeby to nasze dobre serducho nie zostało w żaden sposób zły wykorzystane. Także wspieramy, pomagamy, obserwujemy, co się dzieje i oczywiście ja przychodzę z tymi dobrymi informacjami pogodowymi, bo ten tydzień będzie naprawdę bardzo sprzyjający. Od samego rana jest słońce, wskazuje na to, że będzie naprawdę udany. Początek przyszłego również. Dopiero w połowie nadchodzącego zrobi się trochę chłodniej. O szczegółach jeszcze będę dziś Państwu opowiadać. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, czas na prognozę pogody, prognozę, w której na całe szczęście widać coraz więcej słońca. Co prawda na południu jeszcze delikatnie, przelotnie będzie padać, ale jednak idziemy w dobrą stronę pogodową. Temperatura dziś sięgać będzie nawet 25-26 stopni, ale zacznijmy od początku, przed południem. Dzień dobry Państwu. Czas na prognozę pogody. Przychodzę z dobrymi informacjami, bo ten tydzień zapowiada nam się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Już jutro na pogodę wpływał będzie wyż i ten wyż dziś będzie odczuwalny wszędzie. Bardzo dużo słońca od samego rana. Przelotne opady deszczu, naprawdę delikatne, pojawią się tylko na krańcach Polski południowej. Rozpocznijmy, proszę, przeglądały. Co prawda raz na jakiś czas będą pojawiać się jeszcze opady deszczu, ale one będą mimo wszystko bardzo słabe. O szczegółach na kolejne dni w kolejnych spotkaniach. Do zobaczenia.